Magdalena Lamberts. Fizykalna, zwierzęca i wszystko co dobre, złe i dzikie. Artur Goldes. Jako mistrz ceremonii i waga, czyli ten co mówi co dobre i złe, Jacek Krawczyk. Absolutu Wszechmogącego Cyrkla Joanna Czajkowska. Na końcu zginęłam, także ciła dyskusyjna, ale podobno byłam cyrklem, czyli absolutem. No i cóż, proszę Państwa, Jacek może przemówił, bo to twoja premiera. Chciałam podziękować jeszcze innym artystom, bo Państwo widzieli tutaj nas. Tancerzy, ale... Jak Państwo nas znają, nasz repertuar, teatr i nasz zespół nie istniałby bez wspaniałych mistrzów od techniki, czyli wizualizacji. Łukasz Boros. Bardzo istotne w naszym teatrze. Światło, reżyseria świateł, Riko. Kostiumy zaprojektowała Joanna Czajkowska. Ale uszyła je Agnieszka Puławska. Muzykę tworzył w Londynie Mariusz Noskowik. Zrealizował z nami już wiele premier, po raz pierwszy, nie mógł być. Bo właśnie z Londynu wyjeżdża do Danii. Ale cóż, na taki talent to świat za mało, więc liczyliśmy się z tym, że czasem nie będzie mógł do nas przyjeżdżać. Plakat dla nas zrobiła Katarzyna Turowska. Tak, trzeba podziękować. Tak, chcielibyśmy bardzo podziękować miastu Sopot oczywiście za to, że możemy tu być rezydentem i mamy wspaniałe miejsce, wspaniałą scenę, widownię. To jest dla nas bardzo istotne. Mamy warunki stworzone do pracy twórczej, możemy tworzyć i dzięki temu też zatrudniać, zresztą na stałe już jest ten zespół, ale to jest niecały. Dziękuję bardzo Teatrowi na Plaży, że jesteśmy tu rezydentem, czyli Michał Drugman, szef tego teatru. Tak jest, dziękuję. I klubowi Atelier, nie wiem czy są dzisiaj z nami, ale są super wspierającym partnerem tutaj w jednym naszym budynku. Także bardzo im dziękujemy. No i co, dziękujemy Państwu, że Państwo przyszli, bo bez Państwa to ta szkołka w ogóle nie ma sensu. My tak sobie tutaj od stycznia tańczyliśmy, to moglibyśmy tam być wspólnie, nic z tego nie wyniknęło, gdyby nie to, że Państwo przyszli na zaszczycili swoją obecnością. A jeszcze trzeba Agnieszce podziękować, Agnieszce, Ani Posłowski za zdjęcia, tak, zdjęcia Ania, na siebie melancholii. Myślę, tak. Tak, i wszystkim naszym fotografom, i artystom, którzy rejestrują nasze spektakle. I to jest bardzo cenne, bo jak Państwo widzą, my tańczymy godzinę, czasem mniej, potem już nic po nas nie zostanie, tylko zostanie to, co na zdjęciach i to, co jest na wideo, czyli to jest bardzo ważna funkcja zapisu naszych tutaj starań. Wiekopomnych, mam nadzieję. No i dziękuję Państwu, że Państwo przybyli, zaszczycili nas obecnością. Ogłaszamy niniejszym, że jutro jest drugi dzień premiery i jeszcze gramy Melancholię 26 maja, czyli na dzień mamy. Także jeśli Państwo uznacie, że można jakąś mamę przyprowadzić, ze swoją mamą przyjść, albo jakiejś mamie podpowiedzieć, albo sobie zrobić prezent na dzień mamy, to bardzo zachęcamy do tego. No i co? I zapraszamy na... A dziewczynom jeszcze i chłopakom z obsługi bardzo dziękujemy. Jedna ważna rzecz, że klepsydra, już dzisiaj był wywiad w telewizji, udzielaliśmy i było pytanie z telewizji, skąd mamy taką przepiękną klepsydrę? No oczywiście wymyślił, że ją Jacek, ale technicznie wykonał ją Artur Goldes. Również nietaneczne. Dziękuję.
na lampkę, wina jest białe, różowe, czerwone, do wyboru.